O tym, że na pętli Mistrzejowickiej Straszy zaczęło być głośno gdzieś pod koniec 1983 roku. Jak podaje Głos Nowej Huty, z marca 1984 roku wszystko zaczęło się od takiego zdarzenia. Pewnej nocy motorniczy Jedynki wysadził na górce w Mistrzejowicach ostatnich pasażerów i ruszył pustym tramwajem na pętlę. Gdy nagle spostrzegł człowieka śpiącego na tylnym siedzeniu. Okazało się, że jest on kompletnie pijany. Kiedy nie pomogły dalsze nakazy oraz prośby o opuszczenie wozu, motorniczy, nie namyślając się, wyrzucił delikwenta. Nie interesując się jego dalszym losem, spokojnie odjechał. W tamtą noc nad miastem zalegała mgła, ograniczająca widoczność. Wyrzucony osobnik leżał bardzo blisko torów. Za jakiś czas, jak było do przewidzenia, nadjechała następna Jedynka i doszło do nieszczęścia. Druga historia dotyczy także pijanego mężczyzny, który jakoby wpadł do otwartej i niezabezpieczonej przez budowniczych studzienki, gdzie przenocował do rana. Kiedy robotnicy przystąpili do pracy, spychacz pracujący przy niwelacji terenu przysypał studzienkę, a w niej człowieka. Od tamtej pory dusze mężczyzn wędrują po pętli w Mistrzejowicach, szukając winnych. Udało się dotrzeć do człowieka, który na własnej skórze odczuł ponoć istnienie duchów mistrzejowickich. Proszę się nie śmiać, zaznaczył Ludwik Kielar. Było to pod koniec grudnia. Jeździłem nocną szesnastką. Zaraz po północy przyjechałem na pętlę w Mistrzejowicach, a że miałem 5 minut do odjazdu, wyłączyłem przetwornicę i odpoczywałem w ciszy. Nagle usłyszałem dzwonek tramwaju, jakoby stał za moim wozem. Zdziwiło mnie to bardzo, gdyż sądziłem, że na pętli jestem zupełnie sam. Wyszedłem z wozu, patrzę, nie ma za mną nikogo. Pomyślałem więc, że się przesłyszałem. Za parę minut historia się powtórzyła. Przez całą drogę do walcowni nie dało mi to spokoju. Wydarzenia opisane w gazecie miały miejsce prawie 40 lat temu. Jednak czy na pętli Mistrzejowickiej obecnie jest już spokój? A może nadal kręcą się tutaj jacyś nieproszeni goście? Sprawdzamy ruch. Sprawdzamy z ruchem. Jesteście gotowi do ciągnięcia? Jesteście schowani? Nie. Ja tak łatwo raportuję. Realizujemy tutaj we wnętrzach fortu Batowice film o tytule Po drugiej stronie dnia. Jest to produkcja realizowana przez Teatr Exit, w której występują aktorzy zawodowi. Występuje gwiazda opery Rafał Siwek, Michał Koterski, ale też występują niepełnosprawni aktorzy naszego teatru. Występują też osoby, które mają za sobą epizody chorób psychicznych. A film opowiada w całości, scenariusz napisany jest z relacji pacjentów Szpitala Babińskiego i opowiada o trudnej drodze osób, które doświadczają kryzysów psychicznych od momentu, kiedy dowiadują się o chorobie poprzez pobyt w szpitalu bardzo często, aż do tego momentu, kiedy podejmują próbę zdrowienia,
ten film jest w 100% nakręcony, zrealizowany, napisany z relacji pacjentów szpitala babińskiego. Akcja, może pan? To nieprawda, że osoby chore psychicznie nie potrafią rozpoznać, że coś jest imaginacją ich umysłu. Pewien wariat w Kobierzynie zatkał szczeny z lewnigniną, bo chciała mu uciec pustka. Psychiatrzy na to. Oszustka udawała, uciekła kominem. Ponieważ film niejako nakłada się na taką formę, którą znamy wszyscy z Boskiej Komedii, szukaliśmy takiego wnętrza bardzo klimatycznego, które będzie mogło oddać sceny podróży. Tutaj u nas też będzie podróż właśnie łódką, gdzie Wergiliusz będzie płynął z wędrowcem i będą odwiedzać różne światy. I to właśnie tutaj znaleźliśmy w Forcie Batowicach bardzo piękny plener do tego typu zdjęć. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy to tutaj robić, bo to jest bardzo unikatowe miejsce i ciężko by było znaleźć podobne gdziekolwiek indziej. W pustych korytarzach szpitala nikt na mnie nie czeka. Rozpacz usiadła na samotnej ławce po portiera dusz. We'll be right back.